Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dziś gość, którego przedstawiać dłużej nie muszę, Marek Wieruszewski z kanału Volkswagen Polska. Marek Drives, przepraszam. Właśnie ten, tak, Volkswagen Drives, tak. Dzień dobry, miło mi i w ogóle nie wiem, po co mnie tak się dopraszają, skoro wiedzą, że Volkswageny najlepsze. Słuchaj, na początek takie pytanie rozgrzewkowe. Powiedz, jaki to był rok dla Ciebie, jaki to był rok dla Twojego kanału, co się udało, co się nie udało. Ogólnie co słychać? Słychać ledwo co, bo ja już głuchnę na starość. Rok był zaskakująco udany. Powiem szczerze, dawno mi tak dobrze nie szło jak podczas pandemii i później tym, co się wydarzyło po pandemii. Po pierwsze, udało się utrzymać przez cały czas ciągłość produkcji, co nie jest takie oczywiste, bo na przykład w tej chwili jedziemy odebrać, dziękuję, że mnie zawozisz, odebrać inny samochód niż ten, który planowałem, ponieważ ten, który planowałem, się zepsuł i ponieważ brakuje do niego części, to nie można go naprawić tak just like that, tylko trzeba niestety poczekać parę miesięcy, ale udało mi się i to jest, poczytuję to sobie za sukces, a ostatnio nawet mam jakieś takie plany, żeby może troszkę zluzować. Spokojnie, nie idę jeszcze na emeryturę. To znaczy właśnie? Ale chciałbym, o, ID Buzz i to ten, van, tak. Blaszak. No czegoś takiego nie jeszcze nie widziałem. Nie nagrało się na pewno. Słuchaj, tam na pewno zobaczą. O, tu. Wiesz co, chcę troszkę poeksperymentować z nowymi formatami na kanale. Chcę skupić się na samochodach, nie tak, żeby brać po prostu wszystko, żeby tylko zapełnić, tylko żeby to było więcej samochodów, na których mi zależy. Nie chcę powiedzieć, że przez to widzom nie zależy, ale mam czasem wrażenie, że samochody, o które proszą widzowie, w sensie w sposób werbalny to wyrażają, że zrób test tego, że to nie sprawia później ani mnie przyjemności, ani milczącej większości, że się tak wyrażę, jak prezes Toyoty o elektrykach. Wiesz co, ja nawet miałem o to zapytać potem, a spytam teraz. Jak Ty dobierasz kalendarz i czy w ogóle dobierasz kalendarz swoich testów? Czy to jest tak, że na przykład jest jakiś super samochód, tam wymyślam, Maybach, wiesz, że tydzień fajnym samochodem pojeździsz, tylko nie bardzo kto to potem obejrzy w porównaniu, jakbyś wziął na przykład, nie wiem, Dacia, tak? I to nie chodzi mi tylko jakby o Twoją przyjemność, tylko o to, żeby... Ile osób kupuje tak, Dacia, a ile Maybacha, żeby tak? to się spinało, tak. Czy Ty oczywiście. To tak dobierasz, czy to jest jakby, nie Dobra, ma klucza? Więc już mówię, w moim przypadku, no wiadomo, jeśli się jest z czymś pierwszym i jeszcze to coś jest interesujące dla widzów, to wygrałeś. Głównie dlatego, że do mnie większość widzów trafia z wyszukiwarki. Ja mogę mieć, podchodzić chyba pod ćwierć miliona subskrypcji, ale nic, to się nie przekłada na coś takiego, że do mnie nagle, wiesz, przyleci ćwierć miliona ludzi, czy nawet, nie wiem, czy nawet 25 tysięcy ludzi obejrzeć ten materiał. Przychodzą w szczególności wyszukiwarki. Widzowie, stali subskrybenci, to jest 10, może 15% tak samo. Widzów. Czyli samochód musi być przede wszystkim poszukiwany. To jest raz. Dwa, staram się mimo wszystko, okej, okay, nauczyłem się przez te wszystkie lata planować sobie tak kalendarz, że gdzieś na przełomie roku wysyłam zapytania do importerów i mówię, dobra, wiem o tym, że będzie premiera taka, siaka, owaka. Kiedy plus minus te samochody albo będą w Polsce, albo jeśli przypadkowo planujecie mnie na to zaprosić, to powiedzcie mi o tym, żebym gdzieś tam, nie wiem, w drugim kwartale na przykład miał te parę dni wolnego, żebym się nie zdziwił, że mnie zapraszacie na... Jak ja już mam ustawiony kalendarz na najbliższe pół roku do przodu i nie mam co wyrzucić. Czyli w ten sposób obstawiam sobie jakieś sloty na przede wszystkim premiery. W tym roku, dzięki temu, że wprowadzimy nowy format, który pozwala nam na jakiś recycling dotychczasowo nagranych materiałów, mamy trochę więcej czasu i zarezerwowaliśmy sobie w ciągu roku bodajże 3 takie miesiące, gdzie sami z siebie nie umawiamy tam żadnych testów. Nazwijmy to w cudzysłowie, tak, w dupie, w rowie, urlopem, nazwijmy to,
ale to jest taki miesiąc, że jeśli trafi się premiera i wiem, że ja jestem pierwszy, żeby ją zrobić, to natychmiast ją biorę, ona wchodzi przed kolejkę i tyle. I zostawiam sobie na to miejsce. Bo w zeszłym roku, czy w latach w ogóle ubiegłych, doszliśmy do sytuacji takiej, że do mnie ktoś dzwoni z premierą i ja mówię, no dobra, premiera, no to wypadałoby wziąć. I nagle mam 3 samochody jednocześnie i żadnym nie mam czasu ani przyjemności się przejechać i żadnego nie mam czasu przetestować na tyle dogłębnie, żeby... I okej, widzowie może to nie, tego nie zobaczą. Okej, zobaczą. Honda Civic, żeby daleko nie szukać. W Hondzie Civic spieprzyłem ze względu na przejęzyczenie i brak wiedzy, bo to nie jest... Mimo, że się nazywa ECVT, to nawet nie jest przekładnia Plantarda. Tam w ogóle nie ma skrzyni biegów, ale jest przekładnia, bo to nie jest skrzynia biegów, ale to jest przekładnia. A japoński inżynier mówił, nie miałem czasu się z tym zapoznać, szczególnie, że to jest trzecia Honda z tym samym napędem i nikt nigdy nawet nie zwrócił mi uwagi, że mówię coś do dupy od rzeczy. No i właśnie, nie miałem czasu. Kurde, jak się później gryzłem sam z sobą. Pamiętam, że jak poszedłem na jakieś kolejne nagranie następnego samochodu, to cały czas mówię, kurczę, nie mam przyjemności zrobienia tego, bo spieprzyłem w tej głupiej Hondzie i ja nie jestem od tego, żeby spieprzyć. Ja nie spieprzam rzeczy. Jak jechałem do Ciebie, to zanim wyruszyłem, pisałem z jednym widzów właśnie na temat tego samochodu, bo to samo zrobiłem. Mniej więcej. Powiedziałeś, że ECVT to tak, jest... Tak. I że to, bo... Dobra, chłopaki i dziewczyny. Honda osiągnęła wielką rzecz. Zrobiła przekładnię, która nie jest skrzynią biegów, a tym bardziej nie jest skrzynią biegów bezstopniową. I jak się jeździ tym samochodem, to jest uczucie dokładnie takie, jak ze skrzyni bezstopniowej, czyli do dupy. Więc co do zasady, jest to nadal do dupy. Ale możemy sobie udowadniać, że jest to najlepsze rozwiązanie na świecie i nikt nic lepszego od chleba krojonego nie wymyślił. Słuchaj, pozostańmy może na chwilę w temacie takich kulis testowania, kulis Twojego kanału. Ja ostatnio jak nagrywałem film, chyba właśnie z Pertynem, coś takiego jak teraz, to jeden z widzów napisał, fajna rozmowa, super, ale brakuje jakichś ujęć z zewnątrz, tu jakiś samochód by Was nagrywał z góry i tak dalej. I ja często widzę coś takiego, że widzom się wydaje, że ja to tam nic, ale na przykład taki kanał jak Ty, to ma jakąś ekipę montażystów, jakichś operatorów, dźwiękowców, nie wiadomo co jeszcze, jakiś sprzęt za 500 000 złotych. Pewnie wygląda to troszeczkę inaczej. Powiedz, jak wygląda taki typowy dzień czy dni zdjęciowe Twoje od takiej właśnie strony zza kulis. Jaki masz sprzęt, ile to jest osób i tak dalej. Dobrze, już mówię, więc teraz jedziemy po samochód, żeby go odebrać. Ja ten samochód jutro z samego rana jadę nagrywać jego statykę i potem Ania dojeżdża do mnie na robienie dynamicznych ujęć. I potem mamy bardzo dużo czasu, bo nam się wyspało parę samochodów, żeby napisać scenariusz i nagrać właściwie, czyli te mówione rzeczy, plus jak nagrywamy setki, to jeszcze przy okazji już pod scenariusz mam listę dodatkowych ujęć, które nie zmieściły się w tej standardowej statyce. Bo jak robię statykę wnętrze, to mam tam, nie wiem, 38 standardowych ujęć, które mi się później przydadzą w innych materiałach. Nawet jeśli trzeba zrobić porównanie, wiesz, przejście między bokiem jednego samochodu a bokiem drugiego samochodu, proszę bardzo, mam do tego ujęcia, bo są zawsze w tym samym kadrze, zawsze ten sam ruch kamerą i tak dalej. Czyli mamy tak, dzień na odbiór, dzień na nagrania jedne, dzień na nagrania drugie. W międzyczasie jeszcze gdzieś trzeba będzie tym samochodem pojeździć, ponieważ to jest akurat samochód terenowy. To jeszcze pewnie będę musiał pojechać na jakąś piaskarnię i nie wiem, tam nagrać jakiegoś, kurczę, drona czy inne GoPro, takie z różnych innych rzeczy, ale tam jadę sam, bo Ania nie przepada za offroadem. I no dobrze, no około 4 dni na to, żeby samochód ograć, opisać, nagrać. I szczęśliwie dorobiłem się półtora roku temu montażysty, który w tej chwili już za mnie odwala tę część roboty. Zresztą wielu widzów zauważyło, że jest poprawa jakości, jeśli chodzi o montaż, są jakieś efekty i tak dalej. Oczywiście połowie ludzi się to nie podoba, bo to po co to tyle, lepiej było tak prosto, tak naturalnie, a połowa mówi, że jest zły dźwięk, a trzecia połowa, a nie, zaraz. Większa połowa. Większa połowa mówi, że generalnie jest do dupy. Ale to jak to w Polsce. I okej, i tak to wygląda. Jestem ja i jest Ania, która
przeważnie stoi za kamerą. No i tyle, no. Jaki jest sprzęt taki, nie mówię o całym, bo tego pewnie masz dwa pokoje, ale taki sprzęt, który musisz mieć, żeby taki odcinek nagrać? No to tak, to większość ze sobą wożę. Są dwa główne aparaty Lumixy Panasonic, hashtag niesponsorowane, według nowych wytycznych, co to jest, UOKiK. Mam trzy GoPro, z czego jedna to jest 8, ty widzę masz 9, i dwie to są takie małe Hero Session. Jest dron, jest slider, dwa statywy, jakieś oświetlenie, plus jakieś tam drobiazgi, śrubki, przyssawki i tego typu rzeczy, żeby to wszystko zamontować, przykręcić i żeby było dobrze. I jeszcze czasem kamera 360, jeśli nie mamy możliwości zrobienia przejazdów takich car to car, to wtedy korzystam z kamery 360, a mikrofony oczywiście, żeby był jakiś dźwięk. Te są świetne, te Rode'y, tylko niestety Panasonic, albo Rode, albo Panasonic, coś jest nie halo i one się sprzęgają. Tam w tle jest taki małe smażenie, więc nagrywam na zewnętrzny rekorder zwykle i później sobie synchronizuję. I to chyba tak w dużej mierze jest to, co chcę mieć ze sobą na planie i między innymi to się nie mieści do Land Rovera Defendera 90, po którego jedziemy. W związku z tym musieliśmy kupić Mini Countrymana. Natomiast no, jeżeli jedziemy gdzieś na jakiś wyjazd zagraniczny, gdzie nie możemy wziąć całej tej walizy, która się nie mieści w wyżej wymienionym Defenderze, to wtedy no, musimy gdzieś tam się zredukować po plecakach, po ten. No, nie lubię tego, bo nie mam wtedy takiego łatwego dostępu, że po prostu sięgam i wiem, gdzie co jest. A jeszcze często się zdarza, że czegoś człowiek zapomni. W sumie jak jesteśmy przy lokowaniu produktu, to jest dobry moment, aby przedstawić Wam partnera odcinka, czyli Letyshops. Jeśli nie wiecie, czym on jest, to już Wam tłumaczę i pokazuję. Powiedzmy, że chcesz kupić wideorejestrator do samochodu i znalazłeś taki w MediaMarkt. Zamiast kupować bezpośrednio przez stronę, wystarczy, że wejdziesz na nią przez Letyshops, w którym na przykład w tej chwili cashback powiększony jest z 2 do ponad 6%. Klikamy na stronę, cashback się aktywuje, jest już aktywny i przechodzimy do sklepu. Znajdujemy sobie jakiś rejestrator, który chcemy kupić i po prostu dodajemy go do koszyka, dokonujemy zakupu i w przypadku takiego produktu cashback, który otrzymamy, to ponad 3%. Taki procent od zakupów możemy sobie zbierać z bardzo wielu sklepów, ponieważ Letyshops współpracuje z większością uznanych firm. W tej chwili jest ich ponad 2700. Znajdziecie tu takie tools jak Allegro, AliExpress, IKEA czy Decathlon. I teraz co świetne, uzbieranie takich środków nie kosztuje Was nic i co najważniejsze, nie są to żadne punkty, tylko prawdziwe pieniądze, które możecie wypłacić na swoje konto lub konto PayPal. Na koniec pamiętajcie, aby kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu. Działajcie, korzystajcie, a my wracamy do rozmowy. Dobra, a ja mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Ja pytałem o to już kiedyś, jak się widzieliśmy 4 chyba czy 5 lat temu. Będę troszkę nawiązywał do tamtego spotkania, bo minęło już dużo czasu. Pewne rzeczy do trzeba. Tego? Tak, dokładnie. Pewne rzeczy trzeba zaktualizować. Zdarza Ci się, no powstały, że tak powiem, nowe firmy, nowe koncerny. Zdarza Ci się coś takiego, żeby ktoś wpływał na Twoje testy? Na zasadzie, panie Marku, tu jest klucz, ale taka lista, to mówimy, tego nie mówimy. Wymyślam oczywiście troszkę, ale była taka sytuacja? Nie. Nigdy? Nie, natomiast z paroma importerami nadal nie współpracuję, ponieważ nadal uważają, że nie mówię wystarczająco dobrze o ich samochodach. Ford! Gówno Ford. Miałem nadzieję, że jak tam odeszła jedna osoba, to się coś zmieniło, ale nie. Nie zmieniło się, bo ten, kto siedzi na górze, dalej ma ból 4 liter. No dobra, a to takie może pytanie troszeczkę o to zahaczające. Mnie ostatnio też ktoś pytał, chyba też odnosząc do jakiegoś testu Pertyna i do mojego, tego samego samochodu, jak to jest możliwe, że na przykład, wymyślam teraz, ale powiedzmy, Maciek powiedział, że zawieszenie jest, nie wiem, miękkie, samochód jest wolny i nie wiem, ciężko się wsiada, a ja powiedziałem, że dobrze się wsiada, zawieszenie jest inne i tak, wiesz o co chodzi. Jak to jest, że mamy ten sam samochód, 3 testerów i 3 opinie? Słuchaj, to jest tak jak z ludźmi, no
jednemu podoba się, co to jest, Opel Insignia, a drugiemu podoba się Ford Mondeo. Zresztą, a propos Forda Mondeo, uważam, że Ford Mondeo, który kosztował tam, zdaje się, około 100 tysięcy kiedyś w takiej bazie, to był super samochód, natomiast to Vignale, które mi dali do testów, było beznadziejne. I podejrzewam, że wielu widzów, którzy mają do czynienia z tym bazowym Mondeo, nie miało pojęcia, dlaczego ja się przyczepiam do luksusowej wersji samochodu, który jest tak dobry. No ale po prostu Vignale było absolutną porażką, wiesz, tu coś trzeszczało, tu jakaś szmata wystawała, tu coś, a wszystko kosztowało dwa razy tyle, co ta baza, więc to absolutnie nie było tego warte. Ale okej, powiedzmy, moja mama, choćby, żeby daleko nie szukać, niewygodnie by się jej wsiadało do Hondy Civic, gdzie się opada tyłkiem na podłogę, mimo że przez wiele lat jeździła chyba 3 albo 4 generacjami Civiców i była nimi zachwycona, ale no niestety jest 30 czy ileś lat później i już Civic jest nie dla niej. Ona teraz szuka tylko i wyłącznie SUV-a crossovera. Tak samo może być, że mamy troszkę inną pozycję za kierownicą, nie wnikając w to, czy ja jest poprawna, czy ja nie, ale zupełnie inaczej się wtedy wsiada do samochodu, jeżeli masz fotel ustawiony wyżej, niżej, kierownicę bliżej, dalej, albo wpadasz za słupek, albo musisz ten słupek ominąć. Powiem Ci, bo ja w ogóle zawsze coś takiego przekazuję, że tak powiem, widzom, że moim zdaniem nasza rola to jest takie bardziej prezentacja samochodu plus własne odczucia, ale jak kupujesz samochód, to kupujesz go dla siebie, a nie dla mnie albo dla Ciebie, prawda? Zwróć uwagę na rzeczy, o których mówiłem, bo być może są dla Ciebie istotne, a jeżeli uważasz, że wymyślam, mówiąc, że nie wiem, że tu na przykład ten czerń fortepianowa się porysuje, bo wszystko się w każdym samochodzie porysuje, spoko. Są ludzie tacy, dla których najmniejsza ryska na lakierze czy wnętrzu samochodu jest tak, jakby mu, kurczę, matkę zgwałcili. A są tacy, którzy mają to absolutnie w pompie, bo samochód służy do jeżdżenia. Nie chcę powiedzieć, że ja nie dbam o samochody, natomiast ja, jak wybieram, kupuję samochód dla siebie, czy leasinguję, czy cokolwiek, biorę poprawkę na to, że to jest moje narzędzie pracy i transportu i on nie służy do tego, żebym ja siedział ze ściereczką i go pilnował. Jak nasz znajomy, który jest szefem serwisu Mazda Gołębiewscy. Gołębiewski czy Gołębiewcy? Gołębiewcy. Więc jak Paweł zobaczył naszą Mazdę, jak żeśmy się poznali po raz pierwszy, dowiedział się, że w ogóle serwisujecie u mnie samochód, fajnie, zobaczył naszą MX-5, to się złapał za głowę, bo on ma specjalizację detailing. I po prostu mówi, kurde, nie, jak? A wiesz, tu przyklejam naklejkę, tu rower jakiś przewoziłem i tym takim, wiesz, zębatką gdzieś tam przyłożyłem, jest dziura w klapie. I co z tego? Wiesz co, a taka trochę rzecz, znowu nawiązanie do tego poprzedniego spotkania, które było już, tak mi się wydaje, 5 lat temu. No, coś koło tego. Ja Cię wtedy zapytałem, czy Ty jesteś rozpoznawalny i to się troszkę zeszło na taki temat, że dziennikarz rozpoznawalny to jest albo jakaś taka duża gazeta typu Autoświat, a przede wszystkim TVN Turbo. TVN Turbo, TVN Turbo, TVN Turbo. Dzisiaj tak, Autoświata nie ma, przynajmniej papierowego. TVN Turbo, ja jakieś tam swoje zdanie dzisiaj mam. Jak to się zmieniło przez te 5 lat? Gdzie jest YouTube, gdzie jest telewizja, gdzie jest gazeta? W nawiązaniu do właśnie Twojej rozpoznawalności, na przykład. Myślę, że stałem się bardziej rozpoznawalny, natomiast nie wiem, czy to jest związane z tym, że media się zamykają, tylko raczej media się zamykają z tego powodu, tradycyjne media, czy ograniczają swój zasięg, ze względu na to, że nowe media, takie jak YouTube, zaczęły być bardziej popularne, bardziej zasięgowe. Znowu, i teraz tak, nie wiem, czy to jest kwestia Warszawy, gdzie ludzie są co nieco zblazowani, albo po prostu przyzwyczajeni do tego, że nie, zblazowani są na Pomorzu, o tym za chwilę. W Warszawie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że tak, możesz spotkać kogoś znanego gdzieś na ulicy, jakąś znaną twarz,
Ja na przykład wpadłem kiedyś na premiera Balcerowicza z absolutnie beznadziejną ochroną. Jeżeli mogłem na niego literalnie wpaść po prostu tak, że gdybym chciał, to bym go przewrócił, to znaczy, że jego ochrona wtedy, a to było z 15 czy 20 lat temu, była do dupy. Ale okej, 25, jak sobie teraz o tym pomyślę, bo to było na studiach. A on był jeszcze premierem. W każdym razie w Warszawie łatwo jest dosłownie lub w cudzysłowie wpaść na kogoś. We Wrocławiu ludzie praktycznie do mnie, wiesz, podchodzą, chcą przybić piątkę, pogadać, to jest przemiłe. I nie wiem, dlaczego akurat we Wrocławiu, ja lubię Wrocław niezależnie od tego, ale we Wrocławiu tak tego jest dużo, nie wiem, może moich widzów jest więcej we Wrocławiu niż w Warszawie, bo no, w Warszawie, umówmy się, połowa tego, co stoi, to są jakieś pewnie firmówki i ludzie jeżdżą tym, co dostali z firmy, a nie tym, co sobie sami kupili, wybrali, ale takie jest moje podejrzenie. Generalnie poza Warszawą jestem chyba bardziej rozpoznawalny niż w Warszawie, albo Warszawa jest takim... No, jaka Warszawa, taki Nowy Jork, gdzie po prostu wszyscy gonią za swoimi codziennymi sprawami, nie mają czasu, nie zastanawiają się, nie rozglądają się naokoło siebie. A co z tym Pomorze? Na Pomorzu jest o tyle ciekawie. Okej, znowu, jak byłem dzieckiem, miałem kolegę takiego na osiedlu, który miał jakąś rodzinę bodajże w Sopocie. I w którymś momencie mój kolega Paweł stał się taki bardzo zblazowany, jako dzieciak dziesięcioletni, ale wiesz, generalnie nic na nim nie robi wrażenia, to już widział, generalnie w ogóle co się podniecasz jakimiś takimi rzeczami, a wiesz, są późne lata 80., gdzie jak widzisz, nie wiem, na przykład zagraniczny samochód, to po prostu wow! Ale on, wiesz, nie robi to na nim wrażenia, nie robi to na mnie wrażenia. Zresztą to mu zostało później, już jak wszedł w dorosłość i jakoś go nie lubiłem w związku z tym, bo przybrał taką manierę. Okej. I jest początek pandemii 2020 rok, ale koniec pierwszego lockdownu i myśmy wtedy chyba Porsche Taycanem pojechali z Anią nad morze. Dosłownie się wszystko powoli otwierało i miał być zaraz następny weekend, kiedy miało być wielkie otwarcie już absolutnie wszystkiego. I myśmy zdążyli przed tym weekendem. Hel był pusty, pojechaliśmy z samego rana, nagraliśmy ładne przeloty dronem i wszystko. Fajny materiał. I jesteśmy już dnia, którego wyjeżdżamy w Sopocie. Zatrzymaliśmy się pod jakąś jadłodajnią, bodajże barem mlecznym, zresztą bardzo fajnym. I obok stała stara Gelenda, która też bardzo fajnie wyglądała. Przepraszam, bardzo długa historia, ale zaraz dojdziemy do sedna. I przychodzi sobie jakiś pan taki koło 60-tki. Widać po nim, że jak pływał na tych statkach, to się dorobił i potem dobrze transformacja mu siadła. No i tak się przygląda, ewidentnie się przygląda temu Taycanowi, no więc przyzwyczajony do tego, że jak ktoś się przygląda samochodowi, to podchodzę i zwykle mówię, ej kurczę, opowiem jak tu, co, może chce pan coś wiedzieć, albo... I większości ludzi to się podoba, bo mogą sobie zobaczyć fajny samochód. Temu się włączyła dokładnie taka blaza na zasadzie, nie, ja tutaj na ten Gelendę patrzę, bo wie pan, ja mam G63, to nowe. Ja mówię, no okej. To też fajny samochód, aczkolwiek jeździłem G500 i myślę, że to jest optymalne. Nie, proszę pana. G63, bo to w barze zamyka wszystkim gusta. Takie półśrodki to nie. A to? A co to jest? Ja mówię Porsche. Nie wygląda. I spotkałem się z tym później jeszcze kilkakrotnie nad morzem i mam wrażenie, że oni tam tak mają. Jeżeli nadinterpretuję, to sorry, ale odniosłem wrażenie kilkakrotnie rozmawiając z ludźmi nad morzem, że na różne tematy, nie tylko samochodów, że mają tam takie wywalone. To przejdźmy do tych nieszczęsnych cen i może bardziej właśnie do samochodów. Ja powiem tak, ja wiem, że powinienem się do tego już przyzwyczaić, to już jest dosyć długo, te ceny rosną i tak dalej, ale nie jestem w takiej sytuacji, że wydaję swoje pieniądze na samochód, ale jak sobie pomyślę, że miałbym wejść, nie wiem, do Skody, powiedzieć, dobra, wezmę tą Fabię, niedroga i tak dalej, i odchodząc od biurka dostałbym kartkę i tam by było 125-700. Mi się to nie mieści cały czas. Więc już Ci mówię, teraz będzie hashtag autopromocja,
jutro czy pojutrze w stosunku do tego, gdzie jesteśmy dziś, czyli jakiś miesiąc temu w stosunku do tego, kiedy to emitujesz, na kanale poszło zestawienie 10 samochodów rodzinnych do 100 tysięcy złotych i błąd popełniłeś, rozważając Skodę Fabię, ponieważ Skoda Scala zaczyna się poniżej 80 tysięcy, a za stówę masz Monte Carlo w manualu. Okej, ale powiedzmy, że dzisiaj, żeby kupić kompakt, 150 tysięcy. Rzeczywiście z kompaktem, znaczy są, znalazłem kompakty poniżej 100. Jeżeli znajdziesz na przykład Hyundai i30 z 2022 roku, to możesz jeszcze kupić do 100. Fiat Tipo, jeżeli wejdziesz na salon fiat.pl, hashtag niesponsorowane dla odmiany, to tam też znajdziesz Tipo, nawet w kombi, poniżej 100, w dieslu. Ale okej, tak, to są horrendalne kwoty. Kiedyś za 100 to się kupowała Passata. Nie, tylko wiesz, o co mi chodzi? Albo to Mondeo nieszczęsne. Tak, powiedzmy, że przychodzi do ciebie kolega, ma, nie wiem, 4-letni samochód, mówi, że no, może bym zmienił. Czy dzisiaj to jest moment na kupienie samochodu, bo za chwilę będzie drożej, w ogóle nie będzie samochodów? Czy jesteśmy na tym szczycie, czy te ceny spadną, bo też tak niektórzy mówią? Troszkę wróżenie z fusów, ale twoim zdaniem, gdzie jesteśmy? Dobra, zakładając, że co 4 lata, czy po 4 latach chcę zmienić samochód, to zakładam, że ma samochód w leasingu i to mu się opłaca. To jest raz. Więc to, czy on powinien, czy nie, to jest absolutnie kwestia tego, co mu księgowa powie. Lub księgowy. Nie zakładajmy płci. Ale jeżeli przyjmiemy Kowalskiego, takiego osobę fizyczną, która chce kupić sobie ten samochód prywatnie, to jeśli właśnie nie wygrała w Totka, nie musi i nie chce kupić sobie jakiegoś, nie wiem, super Mercedesa czy czegokolwiek jako nagrodę za coś, to może niech się wstrzyma. I znowu, teraz tak, pytanie. Czy czekamy na to, że spadną ceny, czy czekamy na to, że na przykład w ostatniej chwili kupi jeszcze spalinowy samochód, zanim wejdą elektryki, bo na przykład ktoś się może sprzeciwiać elektryfikacji, czy obawiać jej. Czy ktoś po prostu tego samochodu rzeczywiście nie potrzebuje? Bo 4-letni samochód to jest, uważam, całkiem dobry samochód i nie ma się go co pozbywać. Ja bym tak optował za zmianą samochodu, nie wiem, co 10 lat powiedzmy. Jeżeli chcesz zachować świeżość jako taką, bezpieczeństwo, nie wchodzić, nie uwiązywać się w jakieś wydatki związane z takimi grubszymi naprawami eksploatacyjnymi samochodu, które się po 10 latach normalnie zdarzają, to wtedy powiedzmy tak koło 10 lat można sobie ten samochód wymienić. Jeżeli kogoś stać na to, żeby robić co 4, to jemu nie robi różnicy, czy zapłaci za ten samochód, nie wiem, dziś 20 tysięcy drożej, a za rok tylko 10 tysięcy drożej. No bardzo krótko, bo powiedziałeś o elektrykach. Nie chcę bardzo rozwijać, ale jakie ty masz w ogóle, jakie masz podejście do elektryków? Dobrze, miałem ten taki moment na początku, kiedy to się nazywa chyba gorliwość neofity. Na przykład jak ktoś rzuci palenie albo zacznie ćwiczyć, to wszystkim mówi, że powinni zacząć ćwiczyć i rzucać palenie. Albo zacząć palić i rzucić ćwiczenie, cokolwiek. O, Seres, to jest gówno. Tak. I nie dlatego, że jest elektrykiem, tylko dlatego, że jest to absolutnie gówno na kółkach. Seres 3. Nie wiem jak ten inny, ale jak przejechałem się Seresem 3, to go po 2 godzinach oddałem do domu, bo mi kurde żarówki pulsowały, jak podłączyłem go do ładowania. I nie zmyślam tego. W każdym razie, o czym to mówiliśmy? O elektryfikacji. Tak. Też myślałeś, że chcą nas zatrzymać? Nie. Patrzyłem na Seresa i się wiesz, niezdrowo podnieciłem się, tak. Dobrze, miałem ten moment tej gorliwości neofity. To jest w tej chwili też starość, człowiek już zapomina, o czym mówił. I kiedy na przykład pojechaliśmy Kia e-Niro bodajże jeszcze do Zakopanego, bez ładowania po drodze, głównie dlatego, że było to bardzo skomplikowane. Dojechaliśmy. Dało się. Jeżeli popatrzysz tam na dane z tego, co pokazywała nawigacja versus tyle, ile myśmy jechali, dobra, jechaliśmy pół godziny dłużej, ale nie ładowaliśmy się po drodze. Gdybyśmy jechali szybciej i załadowali się po drodze, to 15 minut byśmy zaoszczędzili, cokolwiek. Dało się. Czy to jest sposób na wygodne, bezstresowe podróżowanie? Nie.
Mamy dziś oczywiście więcej ładowarek, ale też apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli jesteśmy 4 czy 5 lat po tym moim wyczynie i chciałbym móc samochodem elektrycznym po prostu jechać w trasę, a nie planować ją pod kątem tego, czy po drodze są ładowarki, czy ładowarka jest sprawna, czy ładowarka nie będzie zajęta przez innego użytkownika, bo w międzyczasie elektryków przybyło nam chyba 10-krotnie, a ładowarek tylko szybkich tylko 3-krotnie. Nie zmyślam, bo akurat to sprawdzałem. Wprawdzie w tej chwili otworzyło się już kilka takich hubów, gdzie są ładowarki nawet po 100 i więcej kilowatów, ale to są nadal pojedyncze sztuki gdzieś przy głównych trasach, a jak potrzebowałem zrobić 700 km jednego dnia i miałem zaplanowane dwa miejsca, gdzie się akurat podładuje przez 15 minut, to się okazało, że jedno nie działa, drugie jest za wolne, zrobiło się 3 godziny dłużej, wywaliłem plany wielu ludziom po drodze i było ogólnie nieprzyjemnie. Więc gdzie jest ta elektromobilność? Szczególnie, że Kia miała się tam 60-paro-kilowatogodzinną baterię, akumulator, i ładowała się tam z prędkością chyba, nie wiem, w piku do 70, ten pik tam gdzieś przez chwilę, więc jak się podłączałeś do tej 50-ki Greenwaya, która ledwo wydawała 50, to nie było problemu. Dziś przyjeżdżasz samochodem, który teoretycznie może przyjąć nawet 200, tylko co z tego, jak z tej 50-ki tam blup, a jeszcze jak przyjedzie ci na Shademo obok Leaf, to już w ogóle. Wiesz co, ale śmiejesz się, że to był wyczyn. Ja miałem masę elektryków, żadnym się nie odważyłem do tej pory. Nie wiem, jakoś nie mogę się przełamać, bo właśnie będzie albo nie działało, albo trzech się będzie udawać. Nie, bo myśmy z tego zrobili sobie taką przygodę, było założenie, że jest tak i tak. I tak wiedziałem, że po drodze, dobrze, jakby wyglądało, że już nie dojedziemy, to tu możemy odbić po drodze, tu możemy odbić po drodze, tu jest w razie czego zwykłe AC, więc no, postoimy 3 godziny, ale jakoś dojedziemy. Więc oczywiście, że miałem jakieś awaryjne wyjścia, wiesz, to nie jest tak, jakbyś dziś powiedział na tym forum elektryków, które cały czas myśli, że ja ich promuję, albo że się promuje przez nich, raczej oni myślą, bo jak o nich mówię, to oni mnie zalinkują po to, żeby mnie zhejtować i ludzie przyjdą do mnie pooglądać. Może teraz jakichś głupi jesteście, może przyjdą do ciebie na przykład, albo, nie, albo ty ich promujesz, nieważne. W każdym razie, gdybym powiedział takiemu komuś na tym forum elektryków, że po prostu chcę wsiąść w samochód i powiedzieć, jak to, nie wsiada się, jeden, nie, jak to się mówi po polsku, że po prostu nie wchodzisz tak po prostu do Mordoru. One does not simply walk into Mordor, one does not simply drive an electric car. Trzeba zaplanować, trzeba mieć 28 apek, trzeba mieć sprawdzić wszystkie ładowarki po drodze, zobaczyć, czy ktoś nie napisał wczoraj, że jest zepsuta. Na przykład, wiesz, jaka była sytuacja? To była sytuacja z nawigacją BMW. Nawigacja BMW widziała ładowarkę i prowadziła do niej. Przyjechałem do ładowarki, a tam kartka wywieszona, że nie działa. No więc jakiś straszny rant zrobiłem na Facebooku na ten temat. Zresztą zadzwoniłem później do BMW i mówię, chłopaki, promujecie tę swoją elektromobilność. Macie zajebistą teoretycznie nawigację, która udowodniła, że działa na zachodzie Europy. W Polsce to nie działa. Jak wy to robicie? No więc oni się skonsultowali z Greenwayem i okazało się, że na zachodzie jest przyjęte, że jeśli ładowarka nie działa, to ładowarka wysyła sygnał, nie działam. Natomiast jeżeli ładowarka nie wysyła sygnału z jakiegoś powodu, to jest przyjęte, że chwilowy błąd komunikacji, ładowarka jest offline i wszystko spoko, dalej prowadzimy do niej, bo ona na pewno działa. Tymczasem Greenway po prostu, wiesz, wypiął ładowarkę na sztywno, powiesił kartkę i no, ktoś tam z tych od elektromobilnych powiedział, nie, przecież od 2 miesięcy nie działa, wszyscy wiedzą, co jeżdżą tą trasą, że nie działa. Wystarczyło sprawdzić w plakszerze, poczytać tam 28 komentarz, przecież tam wszyscy o tym piszą. A teraz to już nikt nie pisze, bo nikt tam się nie ładuje, więc nie ma żadnych Jak? Ba, no. Jak? Tak wygląda elektromobilność? Ale patrz, jak się tutaj tego, jakie emocje. Słuchaj, emocje są jak kurde na rybach, bo jechałem po moją ciotkę, specjalnie chciałem jej zaoszczędzić mojej ciotce chrzestnej, emerytce, wycieczki, kurczę, 3 pociągami z Kluczborka do Warszawy, po to, żeby się mogła z moją matką na lunchu mówić, spóźniliśmy się oczywiście na lunch. Oczywiście poszły ze następnego dnia, wiesz, to nie jest tak, że sprawa życia i śmierci, gdybym miał ją wieźć do szpitala na operację ratującą życie, to bym kurde w życiu nie pojechał elektrykiem. Odcinamy ten temat. Dobrze. Też pytania, o które zawsze widzowie proszą.
podam Ci jakieś przedziały cenowe i powiedz mi, nie jaki jest najlepszy samochód dla kogoś, tylko co Ty Volkswagen. Byś kupił. To spokojnie. Dobrze. Co Ty byś kupił? Powiedzmy 100 tysięcy. Co Ty konkretnie kupujesz? Masz tyle na nowy samochód w salonie dzisiaj. Czy zrobiłem listę tych 10 samochodów rodzinnych i tam nie ma samochodu, który bym chciał. Okej, okay, no dobrze, no trzeba byłoby się trzymać czegoś w segmencie B albo B crossovera. Kia Stonic. No, fajny wybór. Niestety na przykład Citroen C4 się nie mieści do 100 tysięcy, ale do 120 tysięcy Citroen C4, którego widzieliśmy. Przepraszam. Powiedzmy 150 tysięcy i jaki wybierasz kompakt? Albo może to źle zadałem to pytanie. 150 tysięcy i którego Golfa wybierasz? Myślę, że tego Citroena C4. Golfa C4 bym wybrał. 250 tysięcy i SUV. Wiesz co, w tym przedziale cenowym jest już bardzo słabo. Tam już trzeba podskoczyć w okolice 300 w tej chwili. Powiedzmy, że do ćwierć bańki może bym się zmieścił jeszcze z tym Countrymanem. Bo na przykład X1 już trzeba tak liczyć bardziej 300. No to masz pół bani i jakby dowolny segment. Wiesz co, kurczę, no Gelendy za to nie kupię, no. No nie. A musi być SUV? Nie, cokolwiek. A, to X5. X5. X5, takie wiesz, na wypasie z 3-litrowym, nie X5, wróć, serię 5. 5 w Touringu. O. 5 w Touringu z 3-litrowym dieslem. Czego więcej trzeba od życia? Dojeżdżamy na miejsce. Aha, jakbym jeszcze, właśnie, jakbym miał pieniądze i nie miał żadnych wymagań w stosunku do tego samochodu, to bym prawdopodobnie kupił tego krótkiego defa, którego w tej chwili jadę odebrać. Ale to jest samochód dla ludzi, którzy autentycznie mają za dużo pieniędzy i nie potrzebują, żeby ten samochód cokolwiek robił. Dojeżdżamy więc dwa ostatnie, że tak powiem, wątki, takie bardziej na luzie. Pierwszy, walka z Pertynem. Nie wiem, czy ty oglądałeś nasz poprzedni ten. Oglądałem. Słuchaj, powiedział, że Zachar nie, ale weszło jak zawsze na twój temat. No tak cię po prostu obrażał, że musiałem to wyciąć, nie? No bo to wiadomo, nie mogę, film by mi wyłączyli. Ale co ty na temat walki z Pertynem? Ja tam znam ludzi w Fame MMA, także mogę załatwić 75% prowizji, nic się nie martwisz. Słuchaj, myślę, że możemy zrobić bardziej takie, nie wiem, food fights, gdzie obaj usiądziemy i będziemy jeść. I ja wtedy mogę mu podkładać owoce morza i on ich wtedy nie zje, bo on z kolei, on ma większą wyporność, jeśli chodzi o, tak mi się wydaje, on ma pewnie większą wyporność, więc pewnie mógłby więcej zjeść, ale jakbym mu tam podrzucił owoce morza, to przy odrobinie szczęścia by się zżygał i wtedy ja bym wygrał. Ale to w sumie jest jakiś pomysł. Jest strategia od razu. Słuchaj, o, tu jest siłownia Gladiator, więc moglibyśmy obaj z Pertynem ćwiczyć jedzeniem. A tu obok gdzieś Bakalarska, więc ja bym tam sobie... Staniemy pod Gladiatorem, a co? Tak, ja bym sobie spokojnie... O, ładna. I ładnie oklejona. Ludzie, którzy nie widzą tego, co my widzimy, tu jest piątka w Touringu oklejona na taki ciemnozłoty, brązowawy kolor. Nawet ten brąz przeżyje. Jesteśmy prawie, że na miejscu, więc na koniec taka seria szybkich, dziwnych pytań. Dobrze. Ale to są fajne pytania, bo nie o samochodach i pozwalają, że tak powiem, poznać, nie wiem, ulubionego youtubera o z życiu. Innej strony. Dokładnie. No, nie wiem, czy do końca o życiu, ale ja sobie przygotowałem, będzie mi łatwiej. Co, to jeszcze włącz P, żebyśmy nie odjechali w tę ścianę. Nie, aż tak to nie. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Netflix czy HBO? Netflix. Władca Pierścieni czy Harry Potter? Fauda. Whisky czy czysto? Wino. Pamela Anderson, Jennifer Lopez. Aniston. Kurde, miałem powiedzieć Jennifer Aniston i mi się pomyliło. Troszkę skomplikujemy. Jaki kolor ma lustro? Lustrzany. Jaka jest dziecinna rzecz, którą dalej lubisz? Robić, oglądać, jeść, wszystko jedno. Słuchaj, ja powiem, że rower, chociaż na pewno rower nie jest... Dobra, bawię się ostatnio w EDC. Scyzoryki, jakieś różne takie pierdółki. Nawet tu mam jeden, zobacz, żeby nie było. Latarki wprawdzie nie wziąłem, ale zobacz, mam taki kolor. O, to pamiętam, to faktycznie. Jaki jest najlepszy przykład na to, że mniej znaczy więcej? Mini Countryman. W świecie jakiego serialu albo filmu chciałbyś żyć?
raczej nie chciałbym w tej Fałudzie, bo jest to straszne, strasznie pojebane, co tam się dzieje na Bliskim Wschodzie. Wiesz co, nie, ja oglądam seriale raczej po to, żeby właśnie w nich nie żyć. Z kim z, nie wiem, YouTube'a, nie wiem, piosenkarzy, piosenkarek, aktorów chciałbyś pójść na piwo? Wiesz co, chciałbym z moimi kolegami z branży móc spokojnie usiąść na piwo, bo tak to zwykle jesteśmy tak zaganiani na tych prezentacjach, że nie ma kiedy się po tyłku podrapać, a na koniec dnia wszyscy są zbani i takie, Jezus Maria, nagrane, wszystkie ujęcia są. Jaki był samochód? Ach, chujowy elektryk. Jaki jest najważniejszy plik na twoim komputerze? Wiesz co, wszystko mam w chmurze ostatnio. Ale musisz wybrać jeden. Myślę, że mój kalendarz jest najważniejszy, który jest nadal w chmurze. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mam coś dla ciebie, ale to nie przed kamerą, bo to nie wolno. Także do następnego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za to, że wytrwaliście po wycięciu jakieś 15 minut. I do zobaczenia, usłyszenia gdzieś tam. Jezus Maria, to wygląda, jakbym miał cycę. Jak donicę. A, jak się bluza ułożyła. No. Trzymajcie się. Cześć. Hej.